Jest to kolejny Marsz dla Życia i Rodziny w naszym mieście, który zorganizowała międzyparafialny zespół do spraw organizacji Marszów dla Życia. Takich marszów się odbywa w Polsce w tej chwili 140 w różnych miastach naszego kraju. Manifestują katolicy świeccy, którzy chcą pokazać, że zależy im na rodzinie i na życiu. Manifestują śpiewem kulturalnie. Wyszliśmy po nabożeństwie majowym z Bazyliki i teraz dołączyliśmy tutaj świętować na festynie parafialnym parafii Świętego Ducha. Celem marszu jest promocja rodziny, zwrócenie uwagi na to, że podstawową komórką życia społecznego jest rodzina i jest to właściwie instytucja nie do zastąpienia. Dlatego powinniśmy wszelkimi możliwymi sposobami ochraniać rodzinę, promować rodzinę. Ponadto z rodziną związana jest też kwestia życia, które należy chronić, o które należy się troszczyć. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Życie najważniejsze. Rodzina składa się z taty, mamy, dziadka, babci, dzieci. Czyli podstawowe hasła, które głosimy zawsze i od lat. Ten marsz jest bodajże ósmy, ale taki większy był w ubiegłym roku, kiedy to stworzył się ten międzyparafialny zespół do spraw organizacji Marszu dla Życia i Rodziny. Marsz zaczął się od modlitwy w intencji rodzin, od modlitwy w intencji dzieci, w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Za jej przyczyną prosiliśmy Pana Boga o błogosławieństwo i tak ruszył marsz, by radośnie dzielić się właśnie tą prawdą, że rodzina jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Po raz kolejny jest patronat miasta. Patronujemy wszystkim takim imprezom, które gromadzą mieszkańców w szczytnym celu, więc ten marsz taki jest. W roku również tak jak w roku ubiegłym marszowi i festynowi patronuje pan marszałek oraz samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Został z tej okazji ufundowany tort. Mam nadzieję, że wszystkim uczestnikom będzie smakował. Życzymy smacznego.